Seans zaprasza stopklatka.pl. Dobra strona filmu. I przyszła pora, żebyśmy ze złotą rybą podsumowali 11. Multimedia Happy End Festival Filmów Optymistycznych, który odbył się jak zwykle w WDK w Rzeszowie. Jak zwykle odbyły się warsztaty filmowe, które tym razem prowadził Paweł Sarbinowski. Warsztatowicze mieli zrealizować jeden film, ale się tak rozpędzili, że w sumie zrobili 4 produkcje, także naprawdę działo się. W tym roku po raz pierwszy festiwal miał swoją piosenkę festiwalową. Była to Bałkanica zespołu Piersi. My z naszą rybą postanowiliśmy w związku z tym zrealizować swój alternatywny, wyjątkowy klip z rybą i naprawdę koło studni w Rzeszowie na rynku działo się. Nasza złota ryba tym razem jeździła po mieście, jeździła na samochodzie i wylądowała również w Kuźni, w naszym klubie festiwalowym, gdzie rozmawialiśmy o sztuce i piwach świata. Zanim rozpoczęliśmy festiwal, zaprezentowaliśmy również filmy z cyklu Multimedia Off, czyli filmy, które powstały w ramach tego programu. Między innymi zobaczyliśmy Niebo, w którym Jan Stawarz wcielił się w sąsiadkę. Tradycją festiwalu Happy End są nagrody honorowe Złote Ryby, które przyznawane są dla osób i instytucji, które wspierają polskie kino niezależne. W tym roku nasza Złota Ryba powędrowała w ręce Jana Stawarza. Na Happy Endzie do zobaczenia było blisko 50 filmów, z czego 38 w konkursie. Jak zwykle filmy fabularne, dokumentalne, profesjonalne i niezależne, filmy optymistyczne i filmy z Happy Endem. Tak jak naszą złotą rybę można było spotkać na rzeszowskiej Starówce, tak samo można było spotkać się z twórcami, którzy przyjechali na Happy End i chętnie rozmawiali o swoich dziełach. Jak zwykle nie zapomnieliśmy o najmłodszych widzach z Rzeszowa i okolic i po raz kolejny zorganizowaliśmy pokaz z cyklu Happy End dzieciom. Tym razem na dużym ekranie widzieliśmy Pinokia. Na festiwalu Happy End spełniają się marzenia, marzenia dzieci. W tamtym roku się spełniały i w tym roku również zostały wybrane te najlepsze, które zrealizuje nasz sponsor Multimedia Polska. Najlepszym filmem niezależnym, fabularnym okazał się film Huberta Gotkowskiego pod tytułem Bobry. Katarzyna Warzecha zrobiła swój pierwszy film w szkole w Katowicach pod tytułem Serca 2. Przyjechała do nas na festiwal i co? Najlepszy studencki film fabularny. I Złota Ryba w jej rękach. Czy to nie wspaniałe? Grand Prix 11. Festiwalu Filmów Optymistycznych zdobył film Bodo Coxa pod tytułem Dziewczyna z szafy. 11. Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych za nami. Kolejny z naszą złotą rybą, oczywiście za rok w Wojewódzkim Domu Kultury. Zapraszamy!